tematem spotkania jest ekspansja zagraniczna startupów. Mamy cichą nadzieję, że coraz więcej polskich startupów będzie się decydowało na wyjście ze swoją działalnością poza granice kraju. Przede wszystkim olbrzymie znaczenie ma networking. To, że ludzie mogą jednak porozmawiać twarzą w twarz, jest znacznie ważniejsze i znacznie bardziej cenne niż wymiana maili czy nawet rozmowa przez telefon. I to widać. Widać też, że po pandemii jest olbrzymia potrzeba takich spotkań na żywo. Bardzo cieszymy się, że dzisiaj mogliśmy zaprezentować nasze unikalne podejście do programu startupowego, jaki od roku prowadzimy w Polsce. Fajnie jest się spotkać z szerszym gronie wrocławskim, bo widzimy, że z procentów firm, które do nas się zapisują, bardzo duży udział to są tak naprawdę startupy z dolnośląskiego, dlatego chcieliśmy się tutaj pokazać. Bardzo ciekawe, bo mamy możliwość poznania wielu startupowców, startupowczyń. Bardzo ciekawe, jak gdzieś osoby, które myślą gdzieś o swoich przedsięwzięciach technologicznych, po prostu osoby jakby z networku, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, bo jakby staramy się wspierać intensywnie tą społeczność, tak we Wrocławiu, jakby w innych miastach w Polsce. Na pewno jeśli ktoś jest zainteresowany jakimkolwiek tworzeniem działalności i szukaniem jakiejkolwiek wiedzy, finansowania, takie spotkania są naprawdę kluczowe, bo tak naprawdę już widzę po tych 3, 4, 5 spotkaniach, na których byłem, że ci ludzie naprawdę się interesują tym tematem. Tym razem jestem wyjątkowo ponad to, że chcę trochę wiedzy nabyć, to też pitchuję pomysł produktu, który właśnie tworzymy z zespołem. Moim zdaniem tego typu spotkania są niezbędnym elementem budowania i rozwoju ekosystemu startupów, jeśli chodzi o Wrocław. Wszyscy wiemy, że czasy nie są lekkie, więc dla tych ludzi tego typu możliwości i rozwiązania są jednym z chyba najlepszych środków na to, żeby się rozwijać i prowadzić ekspansję na rynki zagraniczne.